No i tam na tej, w tej tajdze tyle ja sobie przypominam, przywieźli nas, wsadzili do takiego baraku. Mnie to się dawniej wydawało, że to jest bardzo długi ten barak. Tak zawsze mówiłam, chyba z kilometr przyciągnął, ale to było dziecięce wyobrażenie. Środkiem były takie piece murowane, z czegoś tam składane, że na górze się spało. A pod spodem się paliło, było ciepło. Po jednej stronie były takie, jak to były pokoje, po prawej i po lewej. Wchodziło się, każda rodzina miała jeden pokój przydzielony i prycze. Oczywiście wszystko było z desek. No i też nie zapomnę, jak tam były pluskwy. Pluskwy do końca życia uraz dostałam. No i tam byliśmy dosyć, prawie 2,5 roku. Mamy nie było z nami, bo mama była, jak zawsze mówili, że na złotych praiskach kopali złoto. I ojciec był 60 kilometrów, mama 30 od nas, a my dzieci z babciami tylko w tym. Gdy armia Dersa wyjechała, nie przyjęliśmy obywatelstwa rosyjskiego. W 1943 roku, w sierpniu, przyjechali żołnierze znowuż i wszystkich chłopaków polskich zabrali i wywieźli nas
środkową część Uralu. I pracowano w fabryce metalurgicznej. Niżny Tagił, takie miasto jest, ono jest do dzisiaj, w środkowej części gór Uralu. Potężna fabryka. Z jednej strony do pieców wagonami sypano tam rudę żelazną i inne tam składniki do wytopu stali. A na końcu tej produkcji wychodził gotowy czołg, wjeżdżał na platformę wagonową. Pani. Proszę koleżeństwa, jeszcze na chwilę proszę siąść. Są też pytania na temat tych odszkodowań substancyjnych. Do tych odszkodowań za pobyt na syrenę. A 11. To można sobie połowić między bani. Przeprowadzili mnie na tą prokatkę, do tej brygady, gdzie jest prokatka. Prokatka to okazała się walcownia blach. Piec buchający, ogień, led taki tego. Parę razy mi ten brygadzista pokazał, jak to mam robić. Tylko Jura, uważaj, że jak walec złapie ten słupek, to ty kleszcze szybko. Znaczy otwórz, żeby wycofać, bo był taki przypadek, ktoś się spóźnił, to ten walce wciągnęły i ten słupek, i jego kleszcze, i jego samego. I po drugiej stronie wyleciał tylko proszek z niego. Bo te żelazo i te walce są tak rozszerzone. Praca była 12 godzin na dobę. Żadnego jedzenia, jedna zupa, wszystkim była przerwa na godzinę czasu, od 6 do 6 wieczora. Co, dlaczego, załóżmy, wstąpiłem do Związku Sybiraków? Do Związku Sybiraków wstąpiłem między innymi po to, żeby, załóżmy, być wśród tych ludzi, którzy przeszli te cierpienia i mogą zrozumieć. No a poza tym chodziło o to, że Związek Sybiraków walczył o pewne uprawnienia dla członków Sybiraków. Uważam, że ta przynależność organizacyjna do Związku Sybiraków to jest pokazanie ludziom, głównie młodzieży, dzieciom, że nasza historia po prostu nie była aż tak lekka i przyjemna na ten. W historii, w książkach nie wszystko się opisuje o tych, załóżmy, sprawach. Cały czas byliśmy traktowani jako ci obcy. To nie było tak, że załóżmy nas przyjęto jak na ten. W Rosji byliśmy tymi obcymi na tej Syberii, mimo że później to załóżmy ta społeczność rosyjska nas przyjmowała na ten. Ale tutaj z kolei byliśmy znowuż tymi obcymi jako ruskie na ten. To strasznie się burzyło w środku. Dzisiaj właśnie bije 74. rocznica drugiej masowej deportacji Polaków do Syberii. Te tragiczne wydarzenia pamiętamy dokładnie, jak w nocy z 12 na 13 żołnierze Armii Czerwonej z magnetami wtargnęli do naszych domów, mieszkań i chat. Wielu naszych ojców figuruje na liście zbrodni katyńskiej. Ciężka mordercza praca, wieczny, ciągły głód. Brak chleba, silny mroz, nawałnicy śnieżne, które zasugerowała nasze ziemiatki,
dla wielu z nas był to ostatni etap ziemskich wędrówki. Związek Sybiraków jest moją taką drugą rodziną. Spotykam ludzi, którzy też byli razem w Kazachstanie i w innych miejscach. Mamy wspólny język. Spotykamy się tutaj w tej naszej szkole, gimnazjum numer 9. Tak jak już kiedyś mówiłem, 21 lat. Teraz już między sobą o tych nawet okropnych rzeczach nie rozmawiamy, bo nie ma i po co rozdrapywać ranę. I moim takim przesłaniem jest, żebyście wy jako młodzi ludzie nigdy nie doświadczyli wojny, bo to jest coś okropnego. Nigdy wojny. Miłować ojczyznę, kochać Polskę. Każdy Polak musi znać historię swojego narodu. Ojczyzna wolna to jest wielki skarb i niepowtarzalny. Możemy mówić po polsku, uczyć się po polsku, można studia skończyć, jakąś pracę, chociaż teraz ten okres jest taki ciężkawy, ale jednak jest zupełnie inaczej.